Cześć, witam Was na kanale Magis Made. Pokażę Wam cztery sposoby barwienia żywicy tuszami alkoholowymi. Użyję Seniorita Magenta. Golden Yellow. Baja Blue. Rainforest Green i Blanco Blanco. Są to wszystko tusze alkoholowe z piniaty. Pierwszy sposób będzie polegał na tym, że małe ilości żywicy zabarwię poszczególnymi kolorami tuszy. Rozlewam żywicę do czterech małych kubeczków. I zabarwiam je. Dokładnie mieszam. I w takiej postaci zabarwioną żywicę wylewam na podstawek. Nagrzewnicą pozbywam się bąbelków powietrza. Wylewam żywicę bezbarwną do form silikonowych. Nagrzewnicą pozbywam się bąbelków powietrza. Drugi sposób polega na tym, że na wylaną foremce żywicę kraplam poszczególne kolory tuszy alkoholowych. Ważne jest, że nie używam koloru białego. Trzeci sposób polega na tym, że najpierw wylewam, a właściwie wkraplam biały tusz alkoholowy
dopiero później kolorowe tusze. Czwarty sposób polega na tym, że najpierw kraplam kolorowe tusze. Następnie robię warstwę białego tuszu. Ponownie znowu kolorowe. Ponownie znowu kolorowe. Druga warstwa białego. I znowu kolorowy. Czyli w sumie trzy warstwy tuszów kolorowych i dwie warstwy tuszu białego. Gotowe, czekamy do jutra. Tusze są już gotowe do wyjęcia. Wyciągam pierwszy sposób. Przypominam, że najpierw tusz mieszaliśmy z żywicą i taką kolorową żywicę wylewaliśmy. Piękne, nasycone kolory, częściowo transparentne. Niewiele ze sobą się łączą. O, teraz dobrze widać. Raczej ze sobą się nie mieszają. Drugi sposób polegał na tym, że na wylaną już przejrzystą żywicę wkraplaliśmy kolorowe tusze. Widać, że bardziej ze sobą się wymieszały. Widać miejscami niezabarwioną żywicę. Trzeci sposób polegał na tym, żeby najpierw wylaliśmy warstwę białego tuszu i dopiero na to wkraplaliśmy kolorowe. To powoduje, że powstaje efekt jakby mgły. Widać zwłaszcza na brzegach taką jakby mgłę. Przez to też, że daliśmy biały tuż blanco blanco, powstaje mikrokosmos. We wcześniejszych podstawkach tego nie było. I czwarty sposób, polegający na tym, że mieliśmy trzy warstwy koloru i dwie warstwy białego, ale zaczynaliśmy od warstwy kolorowej. I tu powiem szczerze, duże rozczarowanie, ponieważ mikrokosmos jest dużo mniejszy niż powinien być. Powiem szczerze, że nie za bardzo wiem, co tutaj się podziało. No ale tak czasami bywa z żywicą i z tuszami. Pokażę Wam zaraz inne moje prace.
które były dokładnie tak samo wykonywane i tam dopiero zobaczycie, jak piękny jest ten mikrokosmos i wymieszanie kolorów. O, tu widać na tej podstawce, o co mi chodziło. Widać mocne wymieszanie kolorów, widać dużo mikrokosmosu. O, na tej jeszcze lepiej widać. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek o czterech sposobach barwienia tuszami alkoholowymi żywicy. W razie jakichś pytań, piszcie. Pozdrawiam!